Ciao a tutti, Paulina Wilk, kanał Italiolo. Witam Cię w pierwszym odcinku ekspresowego kursu języka włoskiego w 30 dni. To tak naprawdę nie będzie w 30 dni, a w 30 lekcji. I zawsze mówię, to niemożliwe nauczyć się włoskiego w 30 dni, ale możliwym jest nauczenie się podstaw przy dużej motywacji i samozaparciu oraz przy pomocy innych moich lekcji i ćwiczeń, które będą dostępne na stronie www.italiolo.pl za darmo. Myślę, że przebrniemy wspólnie przez podstawy języka włoskiego w tych 30 lekcjach ekspresowego kursu języka włoskiego. Każda lekcja będzie się pojawiać co kilka dni, więc zapraszam Cię już teraz do wspólnej nauki. Będziemy stawiać bardzo mocno na komunikację, nie wchodząc bardzo w zawiłości gramatyczne, aczkolwiek chciałabym, by ten kurs również był troszeczkę gramatyczny. To znaczy chciałabym, żebyś rozumiała, dlaczego mówisz tak, a nie inaczej. W tym odcinku dowiesz się, jak przedstawić się po włosku, jak zapytać kogoś, jak się nazywa. Poznasz czasownik być. No i dowiesz się, co dalej z tym językiem włoskim zrobić. Zapraszam Cię serdecznie. W języku włoskim istnieją tak zwane koniugacje, czyli to oznacza, że czasowniki odmieniają się przez osoby. Ja, ty, on, ona, my, wy, oni. Io, tu, lui, lei, noi, voi, loro, czyli ja, ty, on, ona, my, wy i oni. Pamiętam, że kiedy miałam 12 lat, poznałam moją koleżankę w gimnazjum, która była półwłoszką. Koleżanka ta nie chciała nic mi powiedzieć po włosku, mimo że ją prosiłam, więc powiedziałam jej, dobra, to chociaż powiedz mi, jak jest, nazywam się Carmela. Ona mi wtedy powiedziała, mi chiamo Carmela i to było pierwsze zdanie w języku włoskim, które świadomie kiedykolwiek usłyszałam i chciałam usłyszeć. Come ti chiami, jak się nazywasz? Mi chiamo. Io mi chiamo Paulina. Come ti chiami, mi chiamo Paulina. E tu, come ti chiami? Come ti chiami, mi chiamo Paulina. E tu, od razu można zapytać kogoś. E tu, uwaga, czasownik. Come ti chiami, mi chiamo. Czasownik chiamarsi. To czasownik zwrotny, czyli z się. Nazywać się. Uwaga! To się po włosku będzie się przez osoby odmieniało. Dlatego mamy w odpowiedzi mi chiamo, a w pytaniu ti chiami. Uwaga! Jak ten czasownik zachowuje się we wszystkich osobach? Mi chiamo, ti chiami, si chiama, ci chiamiamo, vi chiamate, si chiamano. Uwaga! Zobaczcie, że zaimki osobowe ja, ty, on, ona i tak dalej są w nawiasie. W języku włoskim nie jest obowiązkowe ich użycie, to znaczy używamy ich tylko, gdy chcemy podkreślić, że chodzi o nią, o mnie, o ciebie i tak dalej. Natomiast w normalnym zdaniu tego zaimka nie będziemy używać, natomiast to mi, ti, si, ci, vi, si to nie ja, ty, on, ona, ale to jest to się. Powtórzmy jeszcze raz czasownik. Mi chiamo, ti chiami, si chiama, ci chiamiamo, vi chiamate, si chiamano. I jeszcze raz. Mi chiamo. Ti chiami, si chiama, ci chiamiamo, vi chiamate, si chiamano. Na ten czasownik macie krótkie ćwiczenie na stronie www.italiolo.pl. W różnych osobach, w różnych konfiguracjach warto się mu przyjrzeć i przećwiczyć, ponieważ samo obejrzenie filmiku nic Wam nie da. Jak jeszcze możemy odpowiedzieć na pytanie come ti chiami? Come ti chiami? Sono Paulina. Sono Paulina. E tu chi sei? A ty kim jesteś? Czasownik essere, czyli być, czyli najważniejszy czasownik w języku włoskim. Uwaga, ten najważniejszy w języku włoskim czasownik jest czasownikiem nieregularnym. Essere. Co to znaczy, że jest nieregularny? To znaczy, że trzeba się nauczyć na pamięć jego odmiany, ponieważ nie istnieją żadne reguły, które by nam to ułatwiały. Sono, sei, e, siamo, siete, sono. Io sono, tu sei, lui albo lei. E, noi siamo, voi siete, loro sono. Ta kolejność, czyli ja, ty, on, ona, my, wy, oni, to kolejność przyjęta w gramatyce. Nie będę za każdym razem powtarzać ja, ty, on, ona. Przyjmijmy, że uczymy się w tej kolejności. Powtórzcie ze mną. Sono, sei, e, siamo, siete, sono. Ok? Parę zdanek. Sono insegnante. Jestem nauczycielem. Sei tedesca, jesteś Niemką. Fiorella è italiana. Fiorella jest Włoszką. Siamo in Italia, jesteśmy we Włoszech. Siete qui, jesteście tutaj. Sono argentini, są Argentyńczykami. Więcej na temat czasownika essere zobaczycie w odcinku poświęconym
czasownikom avere y essere, który teraz Wam się wyświetla. Możecie go sobie już zobaczyć dzisiaj, czekając na drugi odcinek kursu ekspresowego. A więcej pytań podobnych do come ti chiami, które przydadzą się podczas pierwszej rozmowy w języku włoskim, znajdziecie w odcinku pierwszym w minikursiku przedwyjazdowego, który też widzicie już tutaj na tablicy. Zapraszam Was serdecznie do nauki ze mną i do przećwiczenia tego, czego dzisiaj się dowiedzieliście, na stronie www.italiolo.pl w specjalnie przygotowanych dla Was ćwiczeniach interaktywnych. Dzisiaj Wam już dziękuję, a zapraszam do obejrzenia już wkrótce drugiego odcinka ekspresowego kursu języka włoskiego. Pa, pa. Ciao.